zgadzamy się na to, żeby inwestor być może wpuścił do nieukończoną budowę zwierzęta i potem dążył do zalegalizowania takiego stanu rzeczy. Dlatego będziemy skandować: ani dużej, ani małej, my nie chcemy fermy wcale. Ani dużej, ani małej, my nie chcemy fermy wcale. Ani dużej, ani małej, my nie chcemy fermy wcale. W dniu 9 lipca 2013 roku niejednokrotnie wobec osób próbujących z terenu publicznego monitorować ewentualne dalsze prace na budowie zostały powzięte przez uczestników budowy akcje interwencyjne w postaci blokowania przejazdu drogą gminną i spisywania tablic rejestracyjnych, co stanowi naruszenie swobód osobistych. Witam Państwa w siedzibie Starostwa Powiatu Wrocławskiego. Ja reprezentuję zarząd, jestem wicestarostą Powiatu Wrocławskiego. Nasze obawy nie są bezpodstawne, ponieważ ten sam inwestor już dopuścił się wcześniej czegoś takiego i w miejscowości Bronowice spółka Farm Equipment International, której prezesem jest pan Pierre Lejen, ten sam, który jest prezesem firmy Rolpi, która buduje u nas fermę, zgodził się na wpuszczenie nielegalnie norek na nieskończoną, nieodebraną fermę. Od momentu, kiedy wojewoda wydał postanowienie o wstrzymaniu pozwolenia na budowę, powstało 7 nowych pawilonów. W dniu 2 lipca powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wpisał do dziennika jednoznaczne, że w przypadku utrzymania w mocy tego postanowienia przez głównego inspektora nadzoru budowlanego wszelkie wykonane po tym dniu prace będą wykonywane na ryzyko inwestora. Czyli pełne.